sytuacja taka jest nietypowa i po raz pierwszy tak naprawdę spotykam się z podobnym nasileniem protestów już po zakończeniu całej procedury. Procedura w całości trwała lat kilka. Tak, była rozpoczęta na wniosek spółdzielni mieszkaniowej, która reprezentuje mieszkańców tej spółdzielni. Następnie ponaglana wielokrotnie, że opieszałość generalnej dyrekcji zmusza ją do takich ponagleń. Na końcu, kiedy udało się procedury zamknąć, kiedy przystąpiliśmy do pracy, dowiadujemy się, że jest grupa, która jest przeciwko tej realizacji.